Nie, no ale stary, ja ci powiem w ten sposób. No daj mi tego aksolotla. No jakby wiesz, o co chodzi. Umówiliśmy. W ogóle, ej, stop. No co? Fox, stop. A latarnia morska zupełnie inaczej wygląda. Coś ty z nią zrobił? Czemu to sława? Troszeczkę sobie latarnię morską. Jezus, czy ty musisz naprawdę zepsuć nam 500 000? Ale serio? Ale co, to jest moja latarnia, którą sobie kupiłem, Aberka, więc o co ci chodzi? Bo ja totalnie nie rozumiem, o co ci w tym momencie chodzi. Po pierwsze, chodzimy dobra, i zdobywamy... Ale my naprawdę, ale no, nie, no, to proszę mnie w tym momencie posłuchaj. Dobra, nikt ci nie pytał o zdanie. Zbieramy no. I szukamy rozwala? Dla no, ciebie aksolotla, no. Potem Bobuś zda... Nie, rozwalaj mnie, chłopie, bo cię normalnie w łeb robiliśmy odcinek... Nie, ja chcę zobaczyć. No. Ale robiliśmy odcinek do mnie. Tak. Umawialiśmy się, że szukamy go dla mnie. Ale to co z tego, że razem. Szukamy go dla ciebie? No nie, tak nie było w ogóle, że szukamy dla ciebie, tylko nie, szukamy w ramach mojego odcinka dla mnie, no. A że jak ja znalazłem go, a ty siedziałeś i pierdziałeś na kiblu, to nie moja wina. Bo i dobra, gwarantuję ci, że Maciuch by mi go oddał. Ja powiem tylko tyle. Patrzcie, ludziska, na to normalnie w tym momencie tutaj mamy niebieskiego aksolotla, którego znaleźliśmy. Ja nie mówię, że jesteś złodziejem. Nie, nie, nie. Ale chodzi o to, że zarówno ja mam rację, jak i ty masz rację. Z jednej strony ty go znalazłeś. Z drugiej strony na przykład ja dałem szalkery, ja dałem wiaderka, ja dałem rybki. Ja ci powiedziałem w ogóle, gdzie ile można go znaleźć. Na łóżku i nic nie robiłeś, się opierdzielałeś i tyle w temacie. Ty też miałeś swoje przerwy. No dobra, ale wiesz co ci powiem? Powiedz tylko tyle, zapraszam cię serdecznie do mojej wieży, ponieważ nie jest to byle jaka wieża. Naprawdę, coś ty z nią zrobił, no, była taka ładna. Tak, no. W ogóle patrz tutaj, co zrobiłem. Dżunglowy, taki... że coś ty zrobił. Ale patrz, chłopie, co ja zrobiłem, tutaj jest takie przejście, ponieważ Juli chciała mieć dla ciebie różową willę, więc zakupiłem dla Julki różową Boże, willę. No, Boże, bo ale wiesz, że wy nie jesteście razem, nie? Ale Aberka, weź ty nic nie mówi, tylko tyle, bo tylko tak mówisz i no i zazdrosny jesteś i tyle w temacie. No i patrzcie, tu jest różowa normalnie willa, którą przyrobiłem dla Julii, bo Julii chciała różową wyspę, więc willę, więc Bobek zrobił różową. Tak, wyspę też jej różową kupisz, spokojnie. Spokojnie, wszystko sobie kupimy i teraz Julii powiedziała, że ja mam mieszkać w latarni, więc przerobiłem latarnię na dirtową. Nie wierzę. Co? Nie wierzę. No. No, ale ona co? Naprawdę to powiedziała. I ty serio to wziąłeś na poważnie? A, no, no powiedziała, że kupiłeś willę, w której nie będziesz mieszkał? No ale Julii powiedziała, że nie, ona no zaraz się wezmę się rozwalę. No po prostu się rozwalę. No, rozwaliłeś 500 000, więc agentyk cię przez ciebie wyprowadził. Znaczy, co? Nie przez ciebie, bo nikt mu nie kazał tego sprzedawać. Może dobrze się wyprowadził, bo teraz przynajmniej ty mnie nie atakuj, bo zaraz ciebie rozpapilę. I tyle będzie w temacie, dobra, wiesz co? Nie, ale naprawdę ty wziąłeś i lawę sobie wylałeś. A właśnie, a propos, ta lawa, słuchaj, ta lawa jest po to, żeby... Brązowe łóżko, bo je obsrałeś. Dobra, żebym ciebie zaraz nie obsrał. I słuchajcie, tu mamy oczywiście taką fajową... weź ty mnie zostaw w spokoju, lamusie najgorszy. Nie no, i ty będziesz chciał, przyjdziesz do mnie jeszcze kiedyś, żebyśmy razem szukali aksolotla. To takim no właśnie, oddaj pomogę. Mojego aksolotla, no, bo a zmieniliście propos jeszcze ma. Aksolotla, patrz, ludziska. Au, ugryzłem się w język. No to dobrze ci tak. Ona jest 10 na 10, ale nie chce mi oddać niebieskiego aksolotla. Dobra, ty, lamusie. 4 na 10. Tutaj przygotowałem taki akwarium i patrz, tutaj normalnie jest niebieski aksolot i on Jezus, tutaj w tym miejscu już będzie. Ty, no i będziesz patrz. Trzymać go w takim, bardzo przepraszam, poczekaj. Gównie. Jakim gównie? To jest na mojej wieży. Bo wieku, on nie ma okien, on nic nie widzi. Jak to nic nie ma nie tu rybek do jedzenia? Nie, ja go konfiskuję i zabieram go w stronę zostaw go w odkładaj go! Gdzie ty poszedłeś, Aberka? Nie, żartuję sobie. Rozwaliśmy całą lawę w tym momencie, baranie! O kurde, akurat tego nie przemyślałem. No, to sorry. Całą, nie. Ej, nie, naprawdę tego nie przemyślałem nie. Akurat, Aberka, ale ja go konfiskuję. Aberka, oddawaj mi w tym momencie tego aksolotla i tyle w temacie. Już ubieram elitrę. I gdzie ty poleciałeś? Gdzie ty jesteś? Oddawaj mi tego aksolotla, to jest mój aksolot i tyle w temacie, Aberka. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty teraz biegniesz? Halo? Halo, proszę, nie, wiesz, że cię kle... O nie. Ej, czemu ty aż tak dużo bijesz, chłopie? To mi się nie podoba, że ty o, mam dobry dużo... mieczy. Dobra, weź ty się tam... Wyłuczy. Ej, dobra, pytanie, dasz mi wejść na tą wieżę, czy nie za bardzo? Gdzie ty lecisz? Zapraszam. A gdzie ty w tym momencie lecisz, to... bo mi się to za bardzo nie podoba i... Co mam, patrz co mam! Poczekaj mi tu! Raz, dwa... O nie, co ty... Aberka, zostaw... Rzucisz mnie razem z aksolotlem? Aberka, zostaw... Ale wiesz, jak ci rzucę, to zdedniesz i wtedy jak zdedniesz, to sobie wezmę aksolotla? Zrzuć mnie. Dobra, to zdedasz w tym momencie!
No dobra, a wiesz co, ja cię rozwalam z mycika jednak. Chytnę cię z mycika i po prostu sobie wezmę tej temy i tyle będzie w temacie, gdzie ty jesteś. Nie, naprawdę, powiem ci tak, wiesz, to no. Teraz, póki mnie słuchasz, bo coś ci ukradłem, bo tak to przecież nie posłuchasz mnie. Aha. Niszczyłeś latarnię morską Maciocha. Nie zniszczyłem. On sprzedał tego... Agentixowi. I którą Agentix w dodatku akurat mi. Szczerze... No. Mega dobrze ta lawa wygląda. Wiesz, jak ona wygląda? Jak lawa run w Stumble Guys. To taka gierka, trochę tak to wygląda, nie? Ej, to jest mega dobre. Ale naprawdę z Birta to zrobisz i chciałeś trzymać aksolotla w takich bestialskich warunkach. No bo to jest mój jedyny domek w Milionowicach, bo kupiłem willę, tylko Julii chce tak, z nim mieszkać. Willę. Ale Julii chce z nim mieszkać. Ja ci powiem no. Tak. Chodź, ja się z tobą dogadam, bo ja mam więcej IQ niż ty. Za tobą jestem. Za tobą. Przed tobą. Za tobą. A, tu jest. Mamy aksolotla, prawda? Patrz, to jest niebieski aksolot. No. Rozłóżmy tą całą akcję na czynniki pierwsze, okej? Okay? Możesz mi tutaj dać chwilę, po prostu posłuchać mnie? Ale ja chciałem go do wody wrzucić. Możesz się posłuchać, czy nie możesz? Dobrze, ustalmy kilka rzeczy. Ale proszę, nie przerywaj chociaż dobra, przez chwilę. Dobra, chodź po to jakieś lepsze miejsce, chodź jakieś lepsze miejsce, bo dobrze. Tutaj mam miejsce... bardzo dobry pomysł, gdzie pójdziemy. Gdzie? Powiedz ty. Ale możemy wchodzić do willi Julii, bo przecież to jest jej willa. No ale wolno, wiesz, niby moja, niby jej, ale jednak moja. Bo ja chciałem iść na browarka z tobą w tym momencie. Ale ty chyba nie... Ale ja piję miód pity jak coś, dobra, chodź. A dobra, idziemy do baru, tak? Tak, do baru, chodź. O, jesteś przy mnie. Tylko jak coś chyba miódku tutaj za bardzo nie ma, ale wiesz, to jest chyba najlepsze miejsce. A ta się skończyła, bo wszystko na willę wydałeś, ta, to tak. Dobra, no, zamknij się. W ogóle co tu robimy te flagi? W te flagi trzeba wywalić. Dobra, ustalmy kilka faktów. Nagrywaliśmy kilka razy odcinek do mnie, chyba cztery, tak? Żeby udało się znaleźć niebieskiego aksolotla. No. I robiliśmy odcinek do mnie, gdzie po prostu jakby ideą było, że ja mam znaleźć niebieskiego aksolotla i pomagałeś ty i Macio. Tak. Więc jakby logiczne jest to, że ten aksolotl powinien iść do mnie, a ale... A moim zdaniem, ja powiem no i nie da mi powiedzieć, prosiłem, żeby dobra, nie przerywał... Dobra, już mi mów w tym momencie, bo już mi działasz na nerwy, zabierasz coś, co znalazłem i tyle. A na tym odcinku nie powiedziałeś... poszliśmy na misję, no. Gdzie każdy gra na swoją korzyść, tylko poszliśmy na misję, gdzie gramy na moją korzyść, dlatego ja... No, tu wiem asortyment, tak jak fajerwerki, elitry, serwiaderka, shulkerboxy i tak dalej. Bla, bla, ale bla. Prawdą jest, że to ty to znalazłeś. A ty co robiłeś wtedy, jak ja znalazłem? Leżałem na łóżku. Oho, opierdzielałeś się. Kiedy ale, ja... ale każdy z nas miał przerwy, bo to trwało wiele godzin. Ty też ale miałeś. Ale ja miałem najmniej. No miałeś, to prawda. No, no właśnie, więc dawaj mi aksolotla tyle w temacie. No to uważam, że powinien on być wspólny, ale my nie chcemy, aby on dobra, był wspólny, to ja biorę ty powinieneś mi zapłacić coś. Za jego połowę. Ja powinienem ci zapłacić? Za jego połowę, tak. Za to, że go znalazłem? A powiedz razem mi, Amerika, a jakbym go cichusza nie mówił wam, tylko go sobie po prostu wziął w wiaderko i sobie poszedł w siną dal, to by co? To by nie było przypału. Nie byłoby, ale byłbyś oczywiście wielkim hamówem. Aha, dobra, wiesz co, chodź ja bym nie był mną. Tak, ja jestem przyjacielem, ja bym ci tak nie zrobił. Chodź za mną, to bo zapłać ogóle... mi część za tego aksolotla, co? A może ty zapłacisz mi część za tego aksolotla? Będzie mój? Muszę to przemyśleć, ale jeszcze pytanie, bo ja w sumie mam już jednego aksolotla od was, ale w sumie... Tak, dogadajmy się, ja go tą połówkę od ciebie odkupię, co? Ale pamiętasz za ile ja od was kupiłem aksolotl? W ogóle co tu jest? Nie, tutaj coś trzeba zmienić, ewidentnie, bo ten most... Pamiętam jest za ile, mogę ci powiedzieć co do sztabki nederytu. No to właśnie, to mi powiedz, co do sztabki, ile dobra. Ja ile najpierw zapłaciłeś 32 sztabki nederytu za to, że zniszczyłeś jednego niebieskiego aksolotla Maciocha, pamiętasz? A, no odcinku? Tak, tak było. Ale no. To tego nie liczę, no bo to jakby poboczna sytuacja, tak? No. Tego nie liczymy. Więc zapłaciłeś mi, stary, 14 sztabek nederytu. To ja mogę dać ci 7. 7? Za co? Tak, stary, bo reszta to były podatki. Reszta to były podatki, ale bo ty chyba dałeś 5,5 staka, ale tylko pół poszło do mnie. Pytanie, kto podatki zabiera w tym mieście? No, prezydent. No, a kto jest prezydentem? No ty. No to ja nie widziałem żadnych podatków. Gdzie są te podatki? Skarbko i muszą przejść przez fiskusa, tak? To jest urząd skarbowy, no musisz poczekać, no. To nie jest tak, że przelew idzie do ciebie na konto. Czyli, po to, to by czyli było. Na dobrą sprawę, jak coś kupię w tym mieście, to tak jakby płacę o wiele, wiele mniej, bo jestem prezydentem? Po prostu kasa do ciebie wraca. Czyli mogę na przykład kupić wszystkie budynki. 5,5 poszło pół do mnie. No. Poszedł jeden stak do Maciocha i jakieś 4 na podatki. 4 na
podatki wrócą do mnie? Nie do prezydenta, wrócą do rządu, jakby. Czyli do miasta. Do mnie, tak jakby. Nie! A, ale jako rząd mogę kupić coś dla ciebie, nie? Nie dla siebie, możesz drogę wybudować, lamusie. Dobra, wiesz co ci powiem, lamusie? Trzy staki. Dam 7 sztabek, 7 sztabek. 3 staki. Kurde. Ale ty dałeś 5,5. No, ja dałem 5. Ja zaproponuję... Zaproponuję 1. Nie, no chłopie, 1 stak to jest ale bardzo mało. Ale pomyśl sobie, że to nie jest tak, że ty go samodzielnie w 100% stworzyłeś no sobie. No dobra, ja rozumiem, tylko... ale dobra, słuchaj, ja daję 3, cena, no. Ty dajesz 1, spotkajmy się w połowie. No. 1 i 15 w takim razie. 1 i 33. Dobra. O, dobra, ale w sumie to chyba dobra. Słaby deal zrobiłem, ci powiem. Nie, stary, dla mnie to jest bardzo zły deal, powiem ci. A, nie dla się to ciebie to jest? Dobra, to jak to dla ciebie, to niech będzie. 1 stak i 33. Dawaj, a do banku pójdziemy, nie? Ty, a powiedz mi, te staki serio wrócą do tego miasta, czy nie? No, oczywiście, że tak, stary. Aha, dobra, bo ja bym cię oszukał. Czyli mnie, jak coś, to mnie nie oszukasz. Te 4 staki wrócą w podatkach, tak? A powiedz mi, z tej kwoty, z tej stak 33, to ile będzie podatków? No wiesz, to jest ulga dla tych, co nie zarabiają tyle, co ty. Jest taka ulga, że ja z tego nie zapłacę w ogóle. To wiesz co, to chodź do Urzędu Miasta i zmienimy tą ulgę, bo ewidentnie no, mi się to nie podoba. Ale nie możesz, bo już jest za późno. Prawo nie działa wstecz. Lax retro non agis. Ale to poczekaj, to zrobimy tak, bo tak jakby jeszcze go ci go nie sprzedałem na dobrą sprawę. Ale słuchaj, nie możesz samemu zmienić. Ale jeszcze nie podpisaliśmy podpisywania. Papierów. Raz, dwa, trzy do urzędu i zmieniamy i zaraz nałożymy podatek 99% i dostaniesz jedną sztabkę. Prezydent nie może takich rzeczy zrobić. Jak to? Czemu nie? No bo prezydent podpisuje albo nie uznaje po prostu rzeczy, które wymyślili Sejm i Senat. A, dobra, to a kto tu jest Sejmem i Senatem? Ja i Elviso. Aha, a kto naprawdę to wymyślił? Nie, dobra, wiesz co, trzeba będzie to zmienić. To chodź w takim razie do banku. Ja ci to zapłacę, no ty będziesz miał to w własnej kieszeni, dobra, tak? Dobra, niech tak będzie, niech mi snu. Ale jako, że jesteś najbogatszy, to musisz podatek mi zapłacić. Dlaczego mi? Bo ja jestem bardziej potrzebujący od ciebie. Co? Jaki podatek? Co żeś ty wymyślił, chłopie? Podatek od bycia smarkaczem, jest coś takiego, wiesz? Masz tutaj? Masz tutaj? No. I teraz powinieneś mi trochę oddać podatku. Ile? Łaska. Czyli... Łaska. Ale no tu jak mam stak 33, to ile procent jest tego podatku? No, co łaska? Ile uznasz? 1? No to będzie źle o tobie świadczyło. Pół staka? No, mogę się uśmiechnąć. O. A i za ile będziesz szczęśliwy? Dobra, nie chcę od ciebie żadnego podatku, ale chyba musimy jakieś pismo podpisać, no? Dobra, ale wiesz co, ja za bardzo nie mam żadnego pisemka przy sobie, to możemy dać kość dla siebie. Co ty myślałeś, że ja nie mam przy sobie? Naprawdę myślałeś, że ja przy sobie nie mam? A, dobra, to jak ty masz, to spoko, to mi się podoba w takim razie, to weź. Dobra. To szybko ja w tym momencie jestem pisz, ale taki wiesz. Bobo aha. I oddaję Axolotla Abrze. Dobra, weź to, podpisz i tyle. Dobra, podpiszę to i będzie git. Podpisz X, Y, Z. Poczekaj, ale podpisz Bobo, bo potem przepał będzie. O, już podpisałem, masz. Spoka. Ja jestem debil Bobo i oddaję Axolotl Abrze. I co, w takim razie co, serio to jest mój Axolotl? Tak, no. Bo, to nie gadaj. Tylko jak coś to ten, w podatku, tak? Będzie, czy nie? Ale co w podatku, co w podatku? A bo wiesz co? Jednak ci go nie sprzedaję, masz. Nie podpisałem nie, no, oddawaj, się! Podpisałeś. Nie podpisałem się, podpisałeś się! Oddawaj to frajerze, no! Nie, no jesteś oszustem. Ty myślałeś, że ja ci sprzedam Axolotla za 1,5 staka, jak ja dałem 6 staków? Nie no, chłopie, ale kurde, tłumaczę ci, że znalazłeś go dzięki mnie i moim rzeczom. Jesteś chłopem strasznym. Jesteś walnięty na łeb, ja za 6 staków kupiłem. Nie, naprawdę, serio, jesteś idealnym przykładem człowieka, którym nie chce się stać. Aha, o jesteś to... lamusem potwornym. Dobra, wiesz co ci powiem? Ja tu zamykam mój blog w tym momencie. I tyle w temacie, wejścia nie ma. Ja oczywiście daję tego Axolotla do mojego kochanego akwarium. I tyle będzie w temacie Aberka Norb... Nie, nie rozpapiraj mnie! Nie! Oddawaj go, zabieram nie, go. Nie, nie, nie masz prawa go zabierać. Gdzie ty? A jeszcze resztę ja i tempo sobie zabieram. Gdzie ja... Co ty zabierasz? O, nederytowy na pierśnik ochrona 4. Abera! Zostaw te itemy normalnie w spokoju, to są...
Nie, nie, jak nie, ja mam nadzieję, że tam dobiegnę i tam będzie moje wszystkie itemy i mam nadzieję, że tam będzie mój aksolot i tyle w temacie. Dobra, ja już tu biegnę. Zostaw to. Zostaw te itemy! Leżą tam moje itemy, czy nie? No patrz, co robię, patrz, właśnie ci daję. Dobra, dzięki, to bardzo miło z twojej strony. A no i daję ci te 1,5 staka, stary, no bo w końcu... Dawaj mi wiaderko, w tym momencie wiaderko mi dawaj. To jest chyba twoje. A, proszę, nie ma żadnego problemu, rzuciłem ci właśnie. Ale z aksolotlem. Powiedziałeś wiaderko. Oddanie! Obero, ja cię... Nie, mam fajerwerek, dawaj mi fajerwerki, żebym cię złapał. Obero. Abera, oddawaj mi fajerwerki, bo... Nie. Dobra, gdzie lecisz, bo ja mnie muszę już tutaj dawno nie ma. Aberka, ty zabrałeś mi aksolotla, chłopie. Nie, stary, dałem ci 1,5 staka nederyku. Nie, ale ja się nie podpisałem, nie było umowy. To jest kradzież, to jest ludziska czysta, normalnie w tym momencie kradzież i tyle w temacie, ci powiem. Tyle w temacie, koniec, kropka, zgadzasz się czy nie? Ale mnie nie obchodzi, co ty tam mówisz, stary, przydałeś mi tego aksolotla. Wiecie co? To po prostu przychodzi ludzkie pojęcie.